Pozdrawiam. Jestem gospodynią domową z 10-letnim stażem. Dzisiaj, podczas czesania włosów, dokonałam nieoczekiwanego odkrycia. Na czubku mojej głowy pojawiła się znaczna ilość siwych włosów. To było dość szokujące, że mam tyle siwych włosów, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że nie osiągnęłam nawet wieku 40 lat. Szukając pocieszenia, skontaktowałam się z przyjaciółką i wyraziłam swoje obawy. Niespodziewanie powiedziała mi, że nadmierny stres i zmartwienia mogą prowadzić do przedwczesnego siwienia. Niezależnie od czynników dziedzicznych, to wyjaśnienie trafiło do mnie, ponieważ nie tak dawno doświadczyłem wielu trudności z powodu jednoczesnej fali szczęścia i nieszczęścia. Mogę śmiało powiedzieć, że tak burzliwy okres nie powtórzy się w moim życiu. Dorastając, borykałem się z poważnymi problemami finansowymi. Pochodząc z biednej rodziny, musieliśmy przeprowadzać się co sezon w okresie mojej młodości. W naszej rezydencji na wsi brakowało podstawowych udogodnień, takich jak toaleta. W rezultacie musieliśmy albo korzystać z pobliskiej dziczy, albo z toalety w sąsiednim ośrodku dla seniorów. Jako dziecko nie zdawałem sobie w pełni sprawy ze skali naszego ubóstwa, ponieważ wszyscy moi przyjaciele z sąsiedztwa byli w podobnej sytuacji. Wszystko zmieniło się jednak, gdy skończyłem 8 lat i zacząłem uczęszczać do szkoły podstawowej. To właśnie w tym czasie zdałem sobie sprawę z naszej sytuacji ekonomicznej. Doskonale pamiętam szok, jaki poczułem, gdy po raz pierwszy odwiedziłem dom koleżanki na jej przyjęciu urodzinowym. Jej dom szczycił się luksusami, o których emigrek mogliśmy tylko pomarzyć: fortepianem, pojedynczymi sypialniami i, co najważniejsze, dwiema łazienkami. Nie mogłam łatwo zapomnieć obrazu dużej wanny w jednej z tych łazienek, gdzie moja przyjaciółka i jej młodsza siostra bawiły się w wodzie każdej nocy. Było to dla mnie niewyobrażalne doświadczenie, biorąc pod uwagę, że w moim własnym domu brakowało takich udogodnień. W tym momencie naprawdę zrozumiałem głębię ubóstwa mojej rodziny. Pomimo tego odkrycia, postanowiłem nie obciążać moich rodziców moimi obawami, ponieważ wiedziałem, że dyskusja na ten temat tylko by ich zasmuciła. W końcu, kiedy poszedłem do drugiej klasy, przeprowadziliśmy się do nowego domu z łazienką. Choć innym mogło się to wydawać zwyczajne, mnie ogarnęło podekscytowanie. W dniu przeprowadzki z niecierpliwością sprawdzałem łazienkę niezliczoną ilość razy, nie mogąc powstrzymać entuzjazmu. Później przeszliśmy jeszcze kilka przeprowadzek, ale za każdym razem trzymałam się nadziei, że zamieszkamy w większej przestrzeni. Niestety, ze względu na ciągłe dodawanie nowego rodzeństwa, nasze warunki mieszkaniowe pozostały niezmienione i ten cykl utrzymywał się aż do rozpoczęcia szkoły średniej, jednak dzięki niestrudzonym wysiłkom moich rodziców. Zanim dotarłem do ostatniej klasy liceum, w końcu zostaliśmy pobłogosławieni możliwością posiadania własnego domu, choć był on niewielki i położony na wzgórzu jako dom wielorodzinny, miał dla nas ogromne znaczenie. Realizacja tego życiowego marzenia przyniosła naszej rodzinie wielką radość. Nie musiałem już martwić się o ponowną przeprowadzkę, co było wielką ulgą. Nie byliśmy już zdani na łaskę i niełaskę właściciela, nieustannie proszącego o pozwolenie na każdy drobiazg, jak na przykład wbicie gwoździa w ścianę. Cieszyłem się, że nie musiałem patrzeć, jak moi rodzice stresują się telefonami o podwyżce czynszu. Wzdychali głęboko ze zmartwienia, ale nasza radość była krótkotrwała, kiedy moi rodzice ponownie kupili dom, ciężar kredytu bankowego i odsetek zaczął im ciążyć. Chociaż nasze marzenie o posiadaniu własnego domu się spełniło, nasze codzienne życie stało się finansowo trudniejsze niż wcześniej. Aby związać koniec z końcem, nasz tata podjął się nawet jazdy dla Ubera po pracy, a nasza mama pracowała niestrudzenie jako pomoc domowa bez żadnych dni wolnych. Ale bez względu na to, jak ciężko pracowali, zawsze borykaliśmy się z trudnościami finansowymi. Jako najstarsza córka w rodzinie czułam się odpowiedzialna za dzielenie się ciężarami moich rodziców, zwłaszcza z dwójką młodszego rodzeństwa i perspektywą studiów, które wydawały się odległym marzeniem. Na szczęście studiowałam projektowanie w liceum zawodowym, CO dało mi przewagę. Udało mi się zdobyć pracę w małej agencji reklamowej, w której pracowało tylko 4 pracowników. Chociaż była to mała firma, była to dla mnie najlepsza opcja, biorąc pod uwagę moje umiejętności. W rzeczywistości była to jedyna firma, która zaoferowała mi pracę.
Zajmowaliśmy się głównie lokalną reklamą, tworząc plakaty dla pobliskich supermarketów, promocje rabatowe i ulotki dla nowo otwartych restauracji z kurczakami. Pomimo rozmiaru, obciążenie pracą nigdy nie ustawało, zapewniając, że nasze pensje były wypłacane na czas. Często zdarzało mi się pracować w nadgodzinach, pomagając głównemu projektantowi. Chociaż praca nie była zbyt trudna, różniła się od tego, czego nauczyłem się w szkole. Początkowo zmagałem się z krytyką, ale udało mi się zdobyć cenne praktyczne doświadczenie i znacznie się poprawić w krótkim czasie. Pewnego dnia, gdy kontynuowałem naukę, główna projektantka zdecydowała się odejść z powodu niskiego wynagrodzenia. W spokojnej chwili odciągnęła mnie na bok i poradziła, bym poszukał pracy gdzie indziej. Ostrzegła mnie, że jeśli zostanę, szef nadal będzie mnie wykorzystywał za niewielkie wynagrodzenie. Chociaż zdawałem sobie z tego sprawę, nie mogłem po prostu przejść do innej firmy bez zdobycia większego doświadczenia, więc na razie lepiej było dla mnie zostać. Minęły jednak 2 tygodnie od odejścia głównego projektanta, a szef nie podjął żadnych starań, by znaleźć zastępstwo. W międzyczasie musiałem pilnie wykonywać zarówno własne zadania, jak i zadania głównego projektanta. Doświadczyłem wielu niedogodności, gdy znalazłem się bez bezpośredniego przełożonego w czasie. Gdy musiałem się wiele nauczyć. To skłoniło mnie do poważnego zastanowienia się, czy nie powinienem poszukać zatrudnienia w innej firmie. Nie było jednak gwarancji, że natychmiast znajdę pracę. Skromne wynagrodzenie, które otrzymywałem, wpływało zarówno na dobrobyt mojej rodziny, jak i na moją przyszłość, więc nie mogłem ryzykować. Mój szef, który doskonale zdawał sobie sprawę z mojej sytuacji, zmuszał mnie do wykonywania różnych zadań, od sprzątania po konsultacje z klientami i projektowanie, mówił o mnie multiplayer. Ale w rzeczywistości zmuszał mnie do pracy jak niewolnik za niską pensję. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, w jaki sposób gwiazdy sportu stają się częścią najlepszych drużyn w angielskiej Premier League, EPL? Dzieje się tak dlatego, że posiadają wszechstronność i mogą wyróżniać się na wielu pozycjach. Posiadanie umiejętności w wielu dziedzinach oznacza, że można pozostać konkurencyjnym i mieć lepsze możliwości zarabiania na życie. Jamie, ty również jesteś gwiazdą multiplayera. Mam nadzieję, że będziesz pilnie pracował i wierzył w siebie, tak jak każdy inny gwiazdor. Gdyby taki gwiazdo jak ty otrzymywał pensję podobną do mojej, czy pracowałby równie ciężko dla drużyny? Gdyby po prostu milczeli, nie miałbym im tego za złe. Znosiłem każdy dzień, czekając na okazję do ucieczki z tej firmy. Kiedy już wystarczająco udoskonaliłem swoje umiejętności, klient wyraził niezadowolenie z ulotki, którą zaprojektowałem, postępując zgodnie z instrukcjami przekazanymi mi przez poprzedniego głównego projektanta. Klient, młody właściciel małej restauracji, przyszedł rano do naszego biura wciąż w fartuchu, pytając, kto stworzył ulotkę. Słysząc to, mój szef szybko uciekł z miejsca zdarzenia, byłem pełen strachu i czułem potrzebę ukrycia się. Gdyby to było możliwe, mój szef okłamałby właściciela restauracji i próbował przerzucić winę. Wierzę, że były projektant popełnił błąd przed opuszczeniem naszej firmy, ale weźmy na siebie odpowiedzialność i otworzymy ulotkę. Poprosiłem klienta, aby się nie denerwował i poprosiłem o kilka dni na dostarczenie nowej wersji najwyższej jakości. Kiedy mój szef obiecał przerobić ulotkę, właściciel restauracji uspokoił się i wyszedł. Jednak mój szef wściekł się na mnie, Jamiego, zastanawiał się, dlaczego tak trudno było mi stworzyć menu, umieścić obraz i użyć odpowiedniej czcionki, zakwestionował moje twierdzenia o byciu projektantem i zażądał, abym stworzył nowe menu, nawet jeśli oznaczałoby to pozostanie całą noc i wydrukowanie go ponownie. Szczerze mówiąc, nie byłem pewny siebie, ponieważ dałem z siebie wszystko tej nocy. Po tym jak mój szef i inni pracownicy wyszli, musiałem pozostać w biurze sam, aby dokończyć zadanie. Ale wydawało się to niemożliwe do wykonania w tak krótkim czasie. Po namyśle postanowiłem podejść do sytuacji bardziej otwarcie. Podszedłem do właściciela restauracji ze szczerą skruchą, wyjaśniając, że to ja byłem odpowiedzialny za ulotkę i uznając jej niedociągnięcia, zasugerowałem zwrot pieniędzy, aby mógł skorzystać z usług innej firmy. W zaskakującym momencie właściciel wręczył mi miskę parującego rosołu, zachęcając do delektowania się nim, zanim zastanowię się, jak skutecznie przekazać
Jego smak. Zaintrygowany przyjąłem miskę i byłem mile zaskoczony wyśmienitym smakiem, przywołującym wspomnienia mojej babci. Zainspirowany, wróciłem do biura, dołączając zdanie mojej babci obok obrazu obfitego rosołu. Mając na uwadze tę koncepcję, stworzenie nowej ulotki przebiegło płynnie. Po jej ukończeniu i zaprezentowaniu właścicielowi restauracji, wyraził on zadowolenie i powierzył mi przyszłe projekty ulotek, oficjalnie zwalniając mnie z tytułu asystenta. Pomysł przypadł mu do gustu, a ja poczułem ekscytujące poczucie spełnienia, jakbym wzbił się w powietrze jako prawdziwy projektant. Zmotywowany tą nowo odkrytą pasją, zapisałem się do szkoły projektowania, aby doskonalić swoje umiejętności pilnie, uczęszczając na zajęcia po pracy. Chociaż obciążenie pracą sprawiało, że byłem zmęczony, moja biegłość poprawiała się każdego dnia, wzmacniając moją pewność siebie. Po drodze rozkwitł romantyczny związek z właścicielem restauracji, który od początku zauważył moje zaangażowanie. Pewnego wieczoru, pracując do późna w biurze, zaskoczył mnie nocnymi przekąskami, ujawniając swoją świadomość moich nadgodzin przez oświetlone okna biura. Nasze częste nocne spotkania ostatecznie przerodziły się w romantyczny związek. Później odkryłam, że właściciel restauracji obserwował mnie od moich pierwszych dni w biurze reklamowym po drugiej stronie ulicy, organizując współpracę biznesową w celu zainicjowania kontaktu. Ta skrupulatna i troskliwa osoba ostatecznie została moim mężem, a nasza wspólna podróż rozpoczęła się od prostej ulotki i miski rosołu. 6 lat później, przed ślubem, mój mąż i ja prowadziliśmy podobny styl życia, więc nie było żadnego konfliktu. Jako najstarsze dzieci w naszych rodzinach, oboje wzięliśmy na siebie odpowiedzialność finansową i dzieliliśmy wspólne zrozumienie. Nasz związek z czasem stawał się coraz silniejszy i nigdy nie mieliśmy żadnych poważnych konfliktów, zawsze polegając na sobie nawzajem. Po ślubie, nasze doświadczenia z dzieciństwa związane z ubóstwem sprawiły, że byliśmy jeszcze bardziej zdeterminowani, by posiadać własny dom. Gdy zacząłem pracować, natychmiast zacząłem oszczędzać i uczyć się o aukcjach nieruchomości, biorąc pod uwagę nasze ograniczone zasoby finansowe. Sprzedaż aukcyjna wydawała się najlepszą okazją. Nie chciałem powtórzyć zmagań naszych rodziców, którzy nie posiadali własnego domu. Niestety, pomimo moich wysiłków, wielokrotnie nie udawało mi się wygrać żadnych ofert na aukcjach. Zacząłem czuć się jak na loterii, w której łatwo było wziąć udział, ale trudno było wygrać. Wytrwałem przez 10 długich lat. W międzyczasie w naszym życiu pojawiło się 3 dzieci, a każde narodziny przynosiły promyk nadziei. W końcu, cudem, wygrałam licytację mieszkania, na którym bardzo mi zależało. Przystępując do aukcji bez żadnych oczekiwań, nie mogłem uwierzyć, gdy odkryłem, że wygrałem. Przytłoczona emocjami, natychmiast zadzwoniłam do męża i podzieliłam się niesamowitą wiadomością. Trzymaliśmy się za ręce, płacząc z radości przez całą wieczność. Ceny mieszkań w mieście poszybowały w górę, a mimo to udało nam się znaleźć takie, które mieściło się w naszym budżecie. To był nieopisany triumf po dekadzie użerania się z trudnymi właścicielami. Chociaż nasze dzieci mogły nie w pełni zrozumieć znaczenie wygranej aukcji, ich podekscytowanie odzwierciedlało nasze, po prostu dlatego, że byliśmy szczęśliwi. Kiedy nasze najstarsze dziecko odwiedziło zamknięty park osiedlowy i zostało wyrzucone przez niezadowolonego ochroniarza, podskakiwało z radości, wiedząc, że wkrótce będzie miało swój własny plac zabaw. Widząc to, mój ból serca został zastąpiony głębokim poczuciem spełnienia. Teraz można swobodnie korzystać z huśtawek i angażować się w ekscytujące sesje zabawy wchowanego na placu zabaw. To nie wszystko. Kompleks oferuje specjalną kawiarnię dla dzieci, w której można bawić się przez cały dzień. Ekscytacja dorównywała ekscytacji moich dzieci, ale ostrożność przeważyła, ponieważ głośne wyrażenia mogą zbytnio ekscytować maluchy. Rozległy proces renowacji wciąż się zbliżał, wymagając sporo czasu. Pomimo optymistycznych zapowiedzi mojego męża, on również zdawał sobie sprawę z rozległych ram czasowych dla całkowitej renowacji. Oczekiwanie było duże, a gdy przygotowywaliśmy się do przeprowadzki, nastąpił nieoczekiwany zwrot akcji. Moja teściowa, w trakcie przygotowań do ślubu naszego drugiego syna, zaskoczyła nas, przynosząc przekąski dla naszych dzieci. Niespodzianka przybrała jednak nieoczekiwany obrót, gdy zasugerowała przekazanie naszego nowego mieszkania Jochnowi,
naszemu świeżo poślubionemu synowi. Nasze umysły ogarnęła dezorientacja i niedowierzanie, gdy zakwestionowaliśmy logikę stojącą za taką propozycją. Ograniczone wykształcenie i skromna praca Johna zostały uznane, ale społeczna dysproporcja między nim a zamożnym pochodzeniem jego narzeczonej była źródłem niepokoju teściów. Pomysł został przedstawiony jako dobroczynny akt pomocy Johnowi w stworzeniu stabilnego domu dla nowożeńców, opierając się temu żądaniu. Wyraziliśmy naszą 10-letnią walkę w wynajmowanym mieszkaniu i naszą niechęć do rezygnacji z nowo nabytej przestrzeni. Propozycja wydawała się niesprawiedliwa, co skłoniło moją teściową do wzięcia pod uwagę reputacji rodziny i zachowania twarzy. W tym momencie nie miałem słów, zmagając się z absurdalnością sytuacji. Przygnębiająca rzeczywistość wyłoniła się, gdy moja teściowa, która rzadko wydawała na własne dzieci, ujawniła ukryty plan kryjący się za pozornie hojnymi przekąskami. Na jaw wyszedł tajny motyw zapewnienia lepszej przestrzeni życiowej dla jej ulubionego dziecka. Tej nocy skonfrontowałam się z mężem, wyrażając odmowę spełnienia nierozsądnej prośby jego matki. Nawet on wydawał się zaniepokojony niespodziewanym i wyzywającym żądaniem matki: potraktuj mnie jak swojego syna, a dostosuję wnętrze do twoich preferencji, więc bądź spokojna. Pogadamy później, mamo. Byłem zaskoczony rewelacją, że porzuca własną matkę, by zamieszkać z teściową, zajmując przy tym czyjeś mieszkanie. Nie mogłam przestać się zastanawiać, czy moja teściowa była tego świadoma, a jednocześnie nalegała, byśmy zrzekli się naszego mieszkania na jego rzecz. Planowałam skonfrontować się z nią na ten temat podczas rodzinnego spotkania w rocznicę śmierci jej męża. Niespodziewanie młodszy brat mojego męża i jego narzeczona przybyli na spotkanie wcześniej. Narzeczona, próbując zadowolić moją teściową, słodko zwracała się do niej per mamo i usiadła obok niej, w przeciwieństwie do swojego zwykłego zachowania. Młodszy brat mojego męża był aktywnie zaangażowany w nakrywanie do stołu i dostarczanie jedzenia, działając z ukrytym zamiarem, który wprawił mnie w zakłopotanie. Pomimo trudności finansowych, moja teściowa starała się ukryć swoją sytuację, prezentując swoje najlepsze dania. Ostro kontrastowało to z jej traktowaniem mnie, używając wyszczerbionych naczyń, gdy byłem w pobliżu. Sfrustrowana wyraziłam gotowość do rezygnacji z naszego mieszkania na rzecz Johna. Jego reakcja była entuzjastyczna, pochwalił moją decyzję jako najstarszej synowej o wielkim sercu. Zraniona ich pozorną aprobatą, dodałam warunek: muszą oddać nam swój dom natychmiast, a nie po ich śmierci. Ta propozycja sprawiła, że mój mąż za nie mówił, a w jego oczach widać było zaskoczenie. Miałam jednak jeszcze jeden warunek: moja matka powinna z nami zamieszkać. Ta propozycja rozjaśniła twarz mojej teściowej, ale szwagier i szwagierka wyglądali, jakby spotkała ich niemiła niespodzianka. Zastanawiałem się, dlaczego on może mieszkać ze swoją teściową, a ja nie mogę mieszkać z własną matką. Wzbudziło to moje wątpliwości co do ich zamiarów przejęcia naszego mieszkania. Wyobrażasz sobie mieszkać z teściową? Pamiętasz, jak obiecałeś przeprojektować wnętrze tak, by pasowało do jej gustu? Gdy tylko o tym wspomniałam, twarz mojej teściowej zrobiła się czerwona. Mój mąż wydawał się równie niekomfortowo nastawiony do pomysłu mieszkania z matką. Jamie, jeśli nie chcesz dać mi swojego mieszkania, po prostu bądź szczera i powiedz mi o tym. Nie oskarżaj mnie fałszywie bez żadnych dowodów. Więc teraz chcesz dowodów? Dobrze, dam ci je. Posłuchaj uważnie, jak odtwarzam nagranie audio, które zrobiłem na moim telefonie podczas naszej ostatniej wizyty w mieście. Kiedy moja teściowa to usłyszała, zadrżała ze złości i rzuciła kawałkiem arbuza w swojego syna. Ty niewdzięczne dziecko, porzucasz własną matkę, żeby mieszkać z teściową? Dlaczego więc nie pójdziesz i nie zamieszkasz z nią do końca życia? Nie mogę uwierzyć, że jesteś moim synem. Wiesz, co dla ciebie zrobiłam? Musiałem być szalony, mamo. Nie powiedziała tylko, że zaakceptuje nasze małżeństwo tylko wtedy, gdy będzie z nami mieszkać. Ale był to warunek, który musiałem spełnić. Oczywiście, że jesteś najważniejszą osobą w moim życiu, kochanie, proszę, powiedz mojej mamie, że to nieprawda. Jak to? Więc to nieprawda. Sugerujesz, że nie planujesz mieszkać z moją mamą? Jeśli tak, to nie mogę się z tobą ożenić.
Jak mógłbym zostawić mamę samą i się ożenić? Nie zgadzam się na to. Nie ożenię się, mamo, i przepraszam, jeśli cię to zraniło. Moja mama zawsze żyła jak księżniczka, otrzymując całą miłość od mojego taty. Nie może zostać sama, a ty żyłeś dobrze sam, więc powinieneś spróbować zrozumieć słowa naszej przyszłej synowej. Teściowa wpadła w furię i krzyknęła: za kogo ty się uważasz, nazywając moją mamę księżniczką? A co ze mną, czy nie zasłużyłam na miłość? Jak śmiesz mówić przy mnie takie bzdury bez żadnych manier? W tym momencie nie mogłam powstrzymać się od wybuchu śmiechu. Mamo, nie jesteś w stanie mówić takich rzeczy, skoro jeszcze kilka minut temu traktowałaś mnie inaczej niż swoją przyszłą synową. Teraz, gdy sytuacja się odwróciła, jak się czujesz? Czy teraz rozumiesz, jak się czułam, dlaczego zadałeś sobie tyle trudu, by domagać się własności mieszkania, John? Nie próbuj brać za darmo tego, co ktoś inny zarobił ciężką pracą. Zamiast tego pracuj ciężko na swój własny sukces. Jeśli jeszcze raz odważysz się przerobić moje mieszkanie, podam cię do sądu. Rozumiesz, kochanie? Wracajmy do domu. Nasza rodzina odjechała i wróciła do domu. Ostatecznie ślub mojego szwagra został odwołany, a my zdenerwowaliśmy się na teściową i szwagra w związku z tą sprawą. W rezultacie postanowiliśmy z mężem zerwać nasze kontakty z jego rodziną. W zeszłym tygodniu w końcu wprowadziliśmy się do upragnionego mieszkania. Oczy zaszkliły mi się, gdy patrzyłam na nasze dzieci radośnie bawiące się w wannie, przypominającej luksusową wannę mojej przyjaciółki, której zawsze zazdrościłam. Zamierzam stworzyć w tym domu niezliczoną ilość pięknych wspomnień. Wkładamy wielki wysiłek, dążąc do lepszej przyszłości dla naszej rodziny. Dziękuję za wysłuchanie mojej historii. Życzę wszystkim dużo zdrowia i szczęścia. Wasze wsparcie, takie jak polubienie i subskrypcja, będzie bardzo mile widziane. Zapraszam do dzielenia się swoimi mądrymi komentarzami w sekcji komentarzy. Miłego dnia.